Ktoś zrobił moda, który uzupełnia dziury i w sumie to chyba wszystkie nierówności, jak widzę, to działa to całkiem spoko i nawet jest satysfakcjonujące. Co to było? To było wypełnienie lawą? Chyba tak, nie wiem, ale no na pewno jest jedna z tych rzeczy, które mógłbym oglądać w Minecrafcie w nieskończoność po prostu i rozkroczować się tym, jak dobrze to działa. Wow, to jest spoko. Taki samo jak ten cave cały się zarasta, co jest? Okej, to jest dla mnie dalej niesamowite, że ludzie to robią za pomocą zwykłych command bloków w Minecrafcie. No, całkiem legitnie to wygląda. Ale w ogóle zadajmy sobie pytanie. Jak to się stało, że ktoś wpadł na pomysł, by zrobić takiego moda? Zapewne nie dostajemy na to odpowiedzi szybko, albo i wcale. Bo wiecie, bo to jest Reddit. A na Reddicie ludzie po prostu robią dziwne rzeczy i łamią granice ograniczeń Minecrafta. Dlatego dzisiaj wrócimy do Reddita. A wy zostawcie łapkę w górę. Ponieważ 10 tysięcy łapek w górę to od razu kolejny przegląd najlepszych postów odnośnie Minecrafta na internecie, więc lajkujcie, subskrybujcie i wiecie, takie inne. Shulker Disco Floor, to znaczy Shulker Disco... Ej, co jest? Okej, to jest Shulker uwięziony... O nie! Ej, to naprawdę Disco Floor, tylko że no to podnosi troszeczkę graczy, a Disco Floor powinien się po prostu świecić na różne kolory. Tak czy siak jest to nadal ciekawe, chociaż dla mnie to powinno się bardziej nadać na jakąś mapkę Adventure na przykład. Jeszcze nie wiem, w jaki sposób ktoś by miał tego użyć, ale na pewno ktoś by dla tego znalazł fajne zastosowanie. Nie umiem znaleźć kolegów w prawdziwym życiu, nie mogę znaleźć przyjaciół online i nawet nie mogę zaprzyjaźnić się z mobami, bo te wlatują do lawy i się zabijają na wasz widok. Zaraz, czy to jest prawda, że można przypalać z sensorami? Jak to jest możliwe w ogóle? Dlaczego? Z czego są robione sensory? Sensory są robione chyba z kwarcu i z czego jeszcze to nie wiem. Z drewna, ale kwarc się pali w piecu? Okej, transport villagera poszedł źle. Ojoj, on chyba sobie to przepłynie. O nie, o nie, o nie, ale przeżył to! Normalnie to przeżył. Czy nie, on do tej jednej kratki tam wleci, on tam po prostu wleciał, więc no przykro mi panowie, no tak czasem bywa. Czasem się przegrywa na polu akcji, a czasem się wygrywa. Zostawcie łapkę w górę. Dobra, nie wiem co tu jest dziwniejsze, czy to co jest w tle, czy jego skin, bo jego skin też jest bardzo podejrzany. Oficjalnie hejtuje SMP, co to znaczy single multiplayer, czy SMP, to chyba był multiplayer, tak? Nie, tak kojarzę. Ojoj, 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 ale ktoś mu trolla zrobił. Oj, nie fajnie. Oj, nie... Ale to co? Tak mu wysadziło całą bazę? Okej, ten troll chyba zaszedł za daleko. A to maszyna, która podrzuca strzałami. Całkiem ciekawe, kto i po co, nie wiem, nie pytajcie, ja nie jestem znawcą. Najgorsze uczucie w Minecraft. Co, jak dajesz psu kość, a potem on wskakuje do lawy albo zabija go mob? Tu jest audio? No jest audio, ale to audio to w sumie nie wiem, czy chcę słuchać tej pioseneczki, ona tam w każdym razie jest jakaś taka bardzo urocza. Mamy pokazaną przyjaźń pomiędzy człowiekiem a psem, a następnie człowiek spada, prawie umiera, ale niestety nie, bo totem go uratował, a pies skacze za nim do lawy i trudno. No takie są psy w Minecrafcie, trzeba na nie uważać, bo one na pewno nie są do obrony. Oj, 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 ten co jest w ogóle? Hej, hej, boomer. Co jest? Ktoś zbudował swojemu dzieciakowi rollercoaster w Minecrafcie. No tylko ten rollercoaster, że mówiąc, nie jest jakiś chyba nadzwyczaj wybitny, chociaż zastanawia mnie bardzo pętla, bo są takie pętle, że niby do góry nogami się jedzie, a w Minecrafcie chyba, no tak się nie da, bo to chyba wiemy wszyscy. Dlatego zobaczymy, jak będzie wyglądała tej pętla, bo szczerze mówiąc, pętla do góry nogami mnie ciekawi najbardziej, tym bardziej to nie jest zmodowany Minecraft, tylko Minecraft Xbox Edition, co widzę, albo Xbox, albo PlayStation, bo jest XB, a nie, no to Xbox, dobra, nieważne. Aha, on po prostu ominął, co tą pętlę całą, czyli to taki tip na pętlę, po prostu przyjrzycie obok niej. Tragedia, zostawiam łapkę w dół. Nie no, żartuję, nie zostawiam łapki w dół, bo nawet nie mam konta na Reddicie. Moja główna baza z mojego świata, który został usunięty. No okej, masz jeszcze pusto w tym domku, chyba że cała magia się dzieje pod spodem i tak, o kurcze, no tu jest naprawdę sporo item frame'ów i map. Mapa Minecrafta generalnie z bliska, jak się jest na dole, wydaje się, że ma mało miało sensu, ale jak się oddali, zobaczy na jej skalę i to wszystko, to widać faktycznie wyraźnie zarysowane przez wyspy, kontynenty, coś czego nie widać z dołu. A tutaj ma naprawdę wypchaną bazę, bo ma dużo sztandarów, ma 4 głowy smoka, zaraz, 4 głowy smoka, aha, bo głowa smoka jest End City, dobra, zapomniałem. Myślałem, wiecie, bo mi się pomyliło z jajem smoka po prostu. A tutaj co się dzieje, aha, dobra, bo tak mnie sposizowała ta mapa, że aż za bardzo nie wiedziałem o CB, ale czemu nasz tam się ciągnie? Mam dziwne wrażenie, że ten obszar nie jest jakoś specjalnie duży, chociaż mapa jest ogromna. Generalnie jest to bardzo oceanowy teren, taki, no jak widzicie, średnio fajny. Możecie zrobić to w Minecrafcie. To znaczy co? On po prostu rozwala skrzynkę, rozwala jedną, okej, chyba nic dziwnego, chyba tak to działa. Co on zrobił? Czemu on nas, co? Zaraz, czy jest bug? A to jest Xbox, więc to jest Bedrock Edition, tam się takie rzeczy mogą zdarzać. Jak podczas padania użycie skrzynki, to amortyzuje wam upadek. Ciekawe. Typ chciał zrobić design dla autofarmy. No dobra, no to może trzeba by było zacząć od tego, by wymienić Bedrock na coś ładniejszego, bo nie wydaje mi się, żeby ten villager był w stanie jakkolwiek i tak przez cokolwiek innego wyjść. No i dobra, nie wiem, on się chyba uczy robić farmę, bo widzę, że on ma jakiś problem. Ten villager dla niego chyba nie chce pracować. No i trudno. A to jest fajne zdjęcie. Takie coś dają na... aha, na ukończenie szkoły. No dobra, dobra. Przecież szkoła ma troszkę dystansu. Napisałem, że mogę grać Minecrafta przez mojego webcama. Co to znaczy? Czyli, że przez kamerkę. No tak, ale jak on chce w to grać przez... o nie, naprawdę? To działa troszeczkę jak Kinect. Ale tak dosłownie troszeczkę. Tylko jak on się tam obraca, bo kopać to ja rozumiem. No machać ręką wystarczy. Teraz to, co on robi w tym momencie, to też... nie wiem jak... wytyfy, okej. Nie wiem, ja mam wrażenie, że to jest jakiś fake, bo nie wiem jakby to miało działać, że on tak skręca prawo-lewo. Co to jest w ogóle za technologia, że ona jest tak w stanie dobrze działać? Przecież Kinect lata temu potrafił coś takiego, aby był zaawansowanym urządzeniem, on to robi przez webcama. Może jeden z tych algorytmów Intela, no kto wie, na pewno nie ja, bo w tematem się nie interesuję za bardzo, a słyszę tylko przelotnie rzeczy, ale wiecie, co wpada jednym uchem, to wypada drugim, więc nie wiem za bardzo o co chodzi. O nie, barelki ryb. No w sumie faktycznie to pasuje. I nie zdziwiłbym się, gdyby zrobili to specjalnie. Wiecie, żeby nie było za ostro. Nie dodadzą przecież barelki z rybami. Ale dodadzą coś, co wygląda. Znalazłem niedźwiedzia polarnego w nederze. No, ja bym na twoim miejscu zamknął wszystkie portale, bo jak widać już nawet niedźwiedź polarny je odnalazł. Czy ktoś wie, dlaczego to się stało? Bed is occupied. Co to znaczy? Czy to znaczy, że ktoś śpi już w tym łóżku? No nie wiem, może ktoś na podstawie widzialności śpi na twoim świecie. Ja bym się zaczął bać. Zawsze możesz, wiesz, wykrywasz dół sobie zainstalować. Dobra, kolejny design ukrytej bazy. No co? Rozwali ten łopatą, no to nie jest nic nowego, ale... ej, co? Co? Przepraszam bardzo. Aż tak dobrze. Tam są drzwi dobrze schowane i generalnie wow! Dobra, to jednak jest mocniejsze niż cokolwiek, co widziałem wcześniej. To jest chyba najbardziej ukryta baza, jaką widziałem w życiu. Znaczy ona jest bardzo dobrze ukryta. Nie wiem, kiedy ktoś tak dobrze ukrył bazę. Typ, co w ogóle odkrył sposób na nieskończoną farmę jajek. I to w całkiem prosty sposób. Jeden kurczak, jeden hopper. Bo kurczak, jak widać, zblokował się w hopperze i nie umie z niego wyjść, ponieważ chyba mu się AI zepsuło w tym momencie. Więc jak jesteście na Bedrocku, to tak możecie trochę zrobić z jednego kurczaka farmę. Nie musicie go zamykać z tego, co widzę. Zrobiłem moda, który sprawia, że za każdym razem, kiedy zadacie damage jakiegoś mobomi, jego size się zmienia. Aha, randomowo. Okej, ten koń, to nic dobrego. Najgorzej. Utknąłem w nederze. Większość moich rzeczy została stracona. Mam pół serca, jest wszędzie ogień dookoła mnie, para gastów czekające na mnie, no i nie wiem jak on ma to podpalić teraz. W sumie to jego chyba jedyną możliwością byłoby to, by gasty strzelały w niego. Chociaż nie, no on może chyba zrobić zapalniczkę. Zapalniczkę robi się z żelaza i gravela. Jak zrobić żelazo w nederze? No tylko z jakiejś skrzynki. No ale masz pół serca, więc powodzenia. Co zrobiłem, że na to zasłużyłem? O nie, ja widzę, że ta baza miała jakieś ciężkie przeżycie. Chyba. Oj, ktoś... a nie, kot umarł. Piorun walnął prosto w kota. No, to niewątpliwie mocne. A to parkour gauntlet. Co to znaczy gauntlet? Nawet nie wiem, ale z tego co widzę, to pewnie chodzi o jakiś parkour, albo że jest wymagający, albo nie wiem, że chodzi o budowanie się. Nie mam pojęcia, nie będę zgadywał. Ale okej, jest to całkiem ciekawe ciekawy parkour, o tyle, że cały opiera się na budowaniu. Ja nie mówię, że na przykład to jest coś nowego, bo widziałem takie coś wiele razy, ale czy wszystko było oparte na budowaniu? Chyba nie. Typ nie może sadzić drzew na swoim miejscu do sadzenia drzew. Tylko pytanie, po co on sadzi drzewa w lesie? No właśnie, te trzy znaki zapytania to jest to, co się dzieje w mojej głowie, kiedy na to patrzę. Ale ktoś buduje tytana, bo to jest tytan z takiego anime jednego i on nawet chyba nie był nigdy cały pokazany, więc jestem ciekaw, jak on tutaj go dokończy. Ej, co jest? Co się tu dzieje? Co to za miejsce kultu? Ja chcę się tam wprowadzić. Dobra, miecz meteorytowy w Minecrafcie, to znaczy wybuchło coś, jakby walnął meteor, ale to w sumie nie walnął meteor, bo nawet nie ma ten nic jakby, ale dobra, uderza zombiaka i on dostaje meteorem faktycznie. O nie! Ej, ale czy to też atakuje? A nie, no w sumie nie uderzy gracza, bo tu ma zbyt dużo knockbacka, więc tutaj rozumiem, jak to ma działać. No, całkiem ciekawe, no. Jeden hit i dowalenie. Co? Pamiętacie, dzisiaj gadaliśmy o tym, że jest tylko jedno jajo smoka? Ktoś napisał, że znalazł drugie jajo smoka po update'cie 1.17. Okej, nie wiem, co na to odpowiedzieć. O, a tutaj mamy znowu gościa, który robi Duma w Minecrafcie. Już któryś raz widzę jego posty. Co jest? Okej. Ja nie wiem, jak on to zrobił, że w taki sposób mu działa w ogóle GUI tutaj, ale no to jest na pewno mocne. Żadnej prezentacji broni nie będzie, więc szkoda. Ale no, to robi wrażenie i tak. Wraz z kumplem spawnowaliśmy dużo pszczół, i one co? One sobie razem tańczą? Na to wychodzi. Jakie jest prawdopodobieństwo wydropienia 2 Wither Skullsów naraz? A chodzi, że 2 z 2 kościotrupów? Tak, 2 z 2 kościotrupów. Myślałem, że 2 z 1. No dobra, to by było dziwne wtedy, bo wiadomo, no, tak jak z jednej osoby by wam 2 głowy miały wypaść. Coś tu się nie kalkuluje, nie? Ja bardzo jestem przeciwnikiem takiego systemu w Minecrafcie, że na przykład, żeby zdobyć czarną głowę, to trzeba się bić z mobami tak długo, aż przypadkiem z nich nie wypadnie. Bo widzicie, jedni mają więcej farta, a drudzy tacy jak ja zwykle nie mają go wcale. Więc na przykład mi przychodzi o wiele trudniej zdobywanie takich rzeczy. To jest diabelski młyn, okej, który będzie działał jak? On tutaj ma wagoniki, więc jak kliknie, to wagonik się spawnuje, siada do niego, no ale ten wagonik przecież nie będzie jał do góry noga. A jednak, ej, co? Czy to jest zrobione bez komend? Przepraszam bardzo, wygląda na to, że tak, bo chyba nie bez powodu ten gościu ma level 50 i takie rzeczy przy sobie. To jest mocne, generalnie. Tak jak to też jest co najmniej niepokojące, może bardziej, a nie mocne. Powrót do czasu, kiedy prawie straciłem mój hardcore'owy świat. No dobra, i powiedzcie mi, że typ, który... Ojoj! Ej, ale ten creeper, no właśnie, ja nie wiem, jak gość, który gra hardcore, ma tyle godzin przegranych, w ogóle jeszcze takie głupie błędy popełnia. Stało się. Co się stało? Zacznijmy od to, czemu ten gościu w ogóle biega cały czas w kółko. Ja tak zawsze biegam, jak z kimś na przykład gadam. Aha, że stało się, że co? Że się zblokował. O nie! I ten creeper jeszcze! Ojoj, tylko jeden koi przeżył. Czy ktoś może pomóc? Nie ma tutaj żadnego end portalu i wszystkie oczy są na spocie. Nie rozumiem. Jeszcze raz. O co chodzi? Aha, rozumiem, że wszystkie oczy prowadzą to miejsce, ale no one chyba nie prowadzą centralnie do portalu, nie? Tylko trzeba go potem znaleźć. Nie wiem, ja się nie znam. Wiecie, ile razy w portal w ogóle byłem w Minecrafcie? No chyba ze 3 razy w życiu. Ojeju, już się przez chwilę bałem, że to kolejny niejadalny tort. Ale tym razem, znaczy się, to tylko ozdoba i tutaj autor się przyznaje, że to tylko ozdoba. Czy lubicie moją cave'ową bazę? Tipy są mile widziane. Okej, zobaczymy, o co chodzi. Na razie widzę, że chodzi o to, że po prostu sobie wybudował bazę w cave'ie. No i jest momentami urocza, ale szczerze mówiąc, nie wiem, chyba nic wielkiego, nie? No ten magazyn, ej, no to jest chyba w ogóle baza na wczesnym etapie. Czemu to ma tyle lajków? No bo zobaczcie, na przykład ten zamek ma tylko 300 lajków mniej. Czy ten typ to wszystko rozwalił TNT? Bo to wygląda, jakby był jakiś mechanizm, który po prostu to wysadzał. Zresztą widać po tych bokach, że to jest coś nierówno wykopane. Ale taki obszar zbombardować? To miał tyle gunpowdera. To jest mocne, efekt jest fajny, aczkolwiek no widać, że taki nie do końca profesjonalny, ale nadal fajny i wow, które wygląda jak moje miasta Lego, które budowałem, jak miałem, bo ja wiem, 10 lat. To też jak wyglądało, że budowałem takie dwustopniowe i było najpierw był pierwszy stopień, a potem właśnie w takich rogach był drugi stopień. Generalnie miasto skończyło się na tym, że pewnego dnia przyszedł mój kot. Przyszedł kot, położył się pomiędzy pierwszym a drugim stopniem i wstał. I cały drugi stopień się zawalił. Poleciała łezka po policzku, a już to nie naprawiłem. Różnica pomiędzy PC i telefonem. bicie na odległość. No, z tego co ja kojarzę, no to wydaje mi się, że chyba na telefonie będzie dłuższy ten dystans. Ej, co jest w ogóle? Okej. I to jest najlepsze, że my gramy w jedną grę. Typ zrobił kółko i krzyżyk. Tak, typ zrobił kółko i krzyżyk. Ale dobrze, że tutaj cały mechanizm jest działający. Deświnia. Co znaczy deświnia? Ej, okej. Aha, to są te minecarty jadące. Jak one teraz coś uderzą, to powinny wybuchnąć. Chyba tak to działa, co nie? O nie, ta świnia wejdzie w to. Ojoj. Się urwało nagranie. Dobra, tutaj ktoś robi szachy z tego, co widzę, tak? Bo mieliśmy kółko i krzyżyk, a teraz szachy, więc ciekawie. No dobra, on zaznacza postać i teraz każe jej gdzieś iść. To jest koń, więc koń idzie na taką Elkę, więc on faktycznie może chyba w tamtym miejscu wyskoczyć. Przynajmniej, no nie wiem, mówię, że to koń dlatego, że koń w szachach miał też taki pysk wystający, więc podejrzewam, że ta głowa smoka to jest aluzja do tego. To jest naprawdę skomplikowane w środku. Zauważcie, prawie jak kostka Rubika. Mój super sekretny akcelotowy pokój. Aż się boję, bo wiem, że akcelotciarze są dziwnymi ludźmi. Okej, odwraca zegar do góry nogami, stawia gdzieś południe, więc podwójne zabezpieczenie. Potem wrzuca coś jeszcze do środka, więc to jest naprawdę super sekretny pokój. Dobra, wbija tam, a tu po prostu głowa aksolota. A aksoloty są... Aha, tutaj. Okej, gamer. No to fajnie go nazwał. I one sobie pływają tam na górze. Myślałem, że nawet tutaj miał jakiś swój mały raj czy coś, a tak to nie wiem, czy tutaj mają przytulnie, szczerze mówiąc. 20 pułapek w 100 sekund. Okej, dobra. Pułapka przez śnieg z 1.17 to jest spoko. Płytka naciskowa, rąbanie drewna. Aha, kowadło spadające, dobra, to jest też dobre. Idąc dalej, co to było? Aha, spadł na kolec, dobra. Zawala się gravel tak sam z siebie w momencie, kiedy po nim przechodzicie? Chyba nie. Co dalej? Teraz będzie jakiś trap chest? Cokolwiek? Nie. Aha, weavery. Okej, jak on teraz ma z tego... Aha, to już. A nie, on idzie dalej, dobra, nieważne. I teraz to są te z też nowej wersji, te pnącza, co opadają. Rozwalanie diaksów, a za nimi, nawalanie miksturkami, zalanie lawą, otrucie, zapadliny znowu i co? I wiecie co, ja szczerze mówiąc nie za bardzo ogarniam, co się tu dzieje. Po prostu dzieje się tak dużo na ekranie, że trudno jest mi to komentować, bo jest po prostu obserwujmy razem. Tu jest pokój pełny głów i ta pułapka jest najgorsza. Tak, cokolwiek nie powiecie, to ta pułapka jest najgorsza. Czy to jest serio przerobił sobie geodę na swój dom? I to jeszcze pod wodą, więc ona musiała być fajnie odkryta. Ej, ale wiecie co? No w sumie nawet mi się to podoba. Ten Enderman jest delikatnie niepokojący. Co jest? Ale ma oczy kobry. Moje akseloty dobrze się bawią w sanktuarium, które zbudowałem dla nich. Tam, O nie. A to jest redstone'owy procesor. 96 znaków obsługuje. 64-segmentowy wyświetlacz. Okej, zobaczmy jak to działa. No na pewno jest to bardzo wolne. A, B, C, D. On tutaj będzie chyba cały alfabet pisał, mam takie wrażenie. No pisze cały alfabet. No cóż, komputery w Minecrafcie, coś pięknego. Automatyczne schody pistonowe. No coś w tym jest, ale nie wiem, czy nie szybciej by było po prostu wpłynąć na górę, na przykład, czy coś. Słuchajcie, to jest o tyle dziwne, że tutaj ktoś twierdzi, że jeżeli znajdziecie bloki lapisu, to na podstawie lapisu możecie pójść na negatywny Z 3 bloki w prawo, a potem w dół i zawsze podobno traficie na diamenty. To jest coś, co słuchajcie, musimy przetestować. To jest coś zdecydowanie wartego przetestowania. Przepraszam, co się tu dzieje? O nie! Ale też mi kumpel. A to Minecraft na podkręconych w ogóle teksturach. Tak podkręconych, że aż się gościowi zacina cały komputer. Ale po co to komu? To ja nie wiem. Może gościu się w Tora chce pobawić. Ale wiecie co? Ja bym chciał się pobawić, jakbym miał łapki w górę. Więc zostawcie łapkę w górę i łapka w górę i łapka w górę. Cóż, łapka w górę.